siłę. Siada w swojej pracowni i zaczyna malować. Malować obraz. Proszę, zwróćcie uwagę. Szaty Chrystusa są jakiego koloru? Biało-czerwone, tak. W czas okupacji. Szaty koloru biało-czerwone ułożone w kształt literki V, czyli Wiktoria, czyli Polska zwycięży. Ma jakieś wewnętrzne duchowe przesłanie. Maluje Chrystusa z dwoma innymi postaciami. Tutaj po lewej stronie to jest Eliasz, a z drugiej strony Mojżesz. To są te postacie, które objawiły się na górze Tabor, na górze Przemienienia. Pan Jezus ma złotą koronę, ale ścierni. Ma też berło w ręku, ale tym berłem to jest krzyż. Postać Chrystusa jest trzykrotnie większa niż pozostałych postaci. Ale co się dzieje wtedy ze Styką? Styka namalował obraz Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata i chciał się nim podzielić ze swoim przyjacielem, którego zaprosił do pracowni.